Franciszek Mazur, urodzony 14 grudnia 1895 roku. Uczestnik dwóch wojen światowych. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do armii austriackiej. Służył w artylerii w stopniu kaprala, najpierw na froncie wschodnim, a później na froncie włoskim. Kapralu! Tak, panie oficerze? Możecie rozpocząć już ostrzał. Rozumiem. Ładować pocisk, zaraz rozpoczynamy ostrzał. Walcie mocno i porządnie, tak żeby ruskie poczuli nasz ostrzał. To się wie, proszę pana. Powodzenia. Ładuj pocisk. I ognia. Ładuj kolejny pocisk! Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, już 15 grudnia tegoż to roku, pan Franciszek został powołany do Wojska Polskiego. Brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów, a także w walkach z Armią Czerwoną, która atakowała Polskę ze wschodu. Żołnierze! Bolszewicy zbliżają się! Armia Czerwona jest coraz bliżej! Będzie musiała przejść po nas! My się im nie damy! Razem obronimy świat i naszą ojczyznę Polskę przed bolszewikami! Na stanowiska bojowe! Już słychać komuchów! Nie damy im! Nie przejdą! Na moją komendę! Ognia! Chodźcie, ruskie, no chodźcie! Dzięki bohaterskiej obronie Polacy ocalili swoją ojczyznę, a także i cały świat przed okrutnymi bolszewikami. Pan Franciszek za te wyczyny dostał wiele odznaczeń i medali. Zaczął szkolić się w polskiej armii. Bohater dzisiejszego odcinka w stopniu kaprala objął dowództwo nad kilkuosobową placówką graniczną. Jak dzisiaj, panowie? Bez zmian, panie kapralu. Cicho i spokojnie. No i chyba tak powinno być. Ci żołnierze nie byli świadomi, że 1 września wybuchnie największa wojna w historii ludzkości. Niestety tak też się stało. Kraju, tu marszałek, wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia.
czterdzieści oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując wpad do nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Kilkuosobowy oddział pana Franciszka został zmuszony do wycofania się. Jednak też ten oddział miał swoje sukcesy. Jednym z nich było zniszczenie dwóch niemieckich czołgów. Widać coś, panie kapralu? Niestety nic, ale myślę, że chłopcy powinni już wracać. No, nareszcie przyszliście. Miny podłożone? Oczywiście, proszę pana. Wszystko załatwione. Jak Niemcy będą jechać, nie przejadą. Wylecą w powietrze. Czy mi się wydaje? Nie! Słychać czołgi! Jadą! Nawet dwa! Jadą na miny! Bardzo dobrze! Uda się. Gdzie te miny? Zaraz powinny na nie wjechać. Cierpliwości. Jest! Tak, wybuch! Jeszcze drugi, czemu on nie? Haha, drugi też poszedł, hurra! Dwa niemieckie czołgi na nasze konto! Tak powinno być. Brawo panowie. Świetnie zaminowane. Ruszajmy dalej w drogę. 17 września Polskę zaatakował Związek Radziecki. Polscy żołnierze znaleźli się w pułapce. Kilkuosobowy oddział bohatera dzisiejszego odcinka został zmuszony do złożenia broni. Oficerowie zostają! Reszta może się rozejść. Pan Franciszek zerwał dystynkcję podporucznika. Dzięki czemu najprawdopodobniej uniknął śmierci w Katyniu. Po trudnej i ciężkiej tułaczce 12 października pan Franciszek dotarł do rodziny. Zaraz potem wstąpił do konspiracji. Szybko tam awansował i został zastępcą dowódcy jednego z plutonów. Proszę. Panie pułkowniku, melduje się Mazur. A, to ty, Mazur. Spocznij. Wzywał mnie pan. Tak. Bo jest taka sprawa. Potrzebujemy dobrego zastępcy, dowódcy tutaj naszych oddziałów. No i wybraliśmy ciebie. Zgadzasz się na to stanowisko? Oczywiście, panie pułkowniku. Bardzo dobrze. Więc możesz odmaszerować. Po większe wytyczne udaj się do
podporucznika Wolskiego. Zrozumiałem, panie pułkowniku. Odmaszerować. Pan Franciszek przyjął pseudonim Mewa. Niestety mało co wiadomo o jego walkach i udziale w konspiracji. Po II wojnie światowej nadal służył w wojsku. Zmarł 18 sierpnia 1975 roku. Śmiercią naturalną. Był prawdziwym bohaterem.